Dzień dobry moi drodzy, ja nazywam się Tomasz Dziełowy, witam was bardzo serdecznie w pierwszym odcinku Igrzysk Śmierci. Nafcia, Kasix, Rypson, Dr. Hodo, Nervarien, Woolite, Delord, Syn Miwax, Partiatix oraz Nexe. 10 konkurencji sprawdzających ich wiedzę oraz umiejętności z zakresu gry League of Legends. A co najgorsze, po każdej z nich pożegnamy jedną osobę. Jednakże nie tylko ich skill, ale również umiejętność budowania relacji okażą się niezwykle przydatne. Ponieważ o tym, kto odpadnie w przytłaczającej większości odcinków, będzie decydować głosowanie. Głosowanie będzie jawne. Zawodnicy będą głosować kolejno od osoby z najmniejszą ilością punktów w danej konkurencji do osoby, która zdobyła ich najwięcej. Ten, kto otrzyma najwięcej głosów od innych zawodników, odpada z programu. W przypadku remisu pomiędzy dwójką lub większą ilością osób będzie zorganizowana dogrywka. Po co zatem zawodnicy mają się starać, by zdobyć jak najlepszy wynik w danej konkurencji? Ano jest o co walczyć, bo osoba z najlepszym wynikiem w danej konkurencji trafi do strefy bezpiecznej. To oznacza, że pozostali zawodnicy nie będą mogli oddać na nią głosu podczas tury głosowania. W początkowym etapie gry może nam to zagwarantować, że nie zostaniemy szybko wyeliminowani, a w sytuacji, gdy zostanie już 5, 4 albo 3 zawodników, obecność w strefie bezpiecznej jest dla nas game changerem. W pierwszym odcinku gramy w zbijaka. 10 zawodników losowo podzielimy na 2 5-osobowe drużyny. Każdy z nich będzie musiał piknąć postać, która dysponuje co najmniej jednym skillshotem. Następnie zagrają w zbijaka. Osoba, która jako pierwsza została wylosowana do pierwszej drużyny, zacznie, rzucając skillshota w drużynę przeciwną. Jeżeli jakiś zawodnik z drużyny przeciwnej zostanie trafiony, to tak jakby on trzyma teraz piłkę i musi odbić skillshota w drużynę, która właśnie go zaatakowała. Jeżeli trafi, piłka przechodzi dalej i tak dalej, aż któryś z zawodników nie trafi swoim skillshotem i wtedy schodzi na ławkę. Pierwsza osoba, która zejdzie na ławkę, zajmuje miejsce 10, kolejna 9, kolejna 8 i tak dalej. Ostatni, który pozostanie na polu bitwy, trafi do bezpiecznej strefy i nie będzie musiał martwić się, że odpadnie w tym odcinku. Na dodatek będzie głosował jako ostatni, co oznacza, że jego poparcie będzie szczególnie cenne dla pozostałych zawodników. Kto okaże się najlepszy, a kto przegra w zbijaka? Oglądajcie Igrzyska Śmierci Full Focus. Zaczynamy! A sponsorem dzisiejszego odcinka jest firma STS, czyli legalny polski bookmacher. Aktualnie trwa u niego kampania Twój Świat, Twoja Wygrana, a w związku z tym przygotowaliśmy specjalnie dla widzów kanału Full Focus specjalny kod, który przyznaje specjalne promocje dla nowych użytkowników i ten kod to FOCUS. Dzięki temu na waszym koncie pojawią się super umiejętności, to jest zakład bez ryzyka do 200 zł, czyli obstawiając swój pierwszy mecz sportowy lub sportowy, macie gwarantowany zwrot pieniędzy do 200 zł. A wpłacając 1200 zł, STS podwoi wasze środki, które następnie trafią na konto bonusowe. Na dodatek, rejestrując się z kodem FOCUS, dostaniecie gratisowe 25 zł, które trafi wprost na wasze konto. Link do sprawdzenia w opisie, a my tymczasem zaczynajmy! Halo, halo, dzień dobry moi drodzy, tak oto rozpoczyna się drugi sezon Igrzysk Śmierci Full Focus. Nasi zawodnicy oraz zawodniczki, powinienem zacząć od tych drugich, są już tutaj w gotowości na Discordzie, czekają, żeby rozpocząć niesamowitego zbijaka. Kasiu, jak się z tym niesamowitym wydarzeniem czujesz? Mam antybiotyk i zapalenie dziąsła. Jest super. Będę na pewno dzielnie walczyć, wywalę wszystkich, albo ich wezmę na litość. Kogo typujesz, powiedz, jako pierwszego do odpadnięcia z igrzysk? Jak myślisz, kto sobie najgorzej? Oczywiście, że Nafcie, ponieważ to jest mój cel, żeby ją tutaj wywalić stąd pierwszą. Co na to Nafcia? Zobaczymy. Ostro. Okej, okay, zaczynamy na grubo. Ostre dymy, poddymione. Dymy się dzieją. Rypson, słuchaj, jaki jest twój plan na tego zbijaka? Co planujesz zrobić, żeby tutaj pokazać przeciwnikom, kto rządzi? No mam tajny pik przygotowany już, tutaj sprawdziłem, co ma największy winrate na dodgeballu, także mam nadzieję, że będzie git. No. Na starszy chory jestem też, wiesz? No, ale no, zobaczymy. Tryhard. Wszyscy chorzy, wszyscy wymówki już widzę. I same wymówki, tragedia. No właśnie, słabiutko. Zobaczymy. Pamiętajcie, kochani, że... Jezu, ja oglądam Fame MMA czy Full Focus? Dobra, tam ci mordę! Natsu kontra Lexi, takie dymy robią. Jak one na konferencji. Dobra, za chwileczkę zobaczymy, bo żeby dobrze podymić, musicie znać drużyny, a w tym odcinku teamy będą przydzielane losowo. Mamy sobie stronkę, słuchajcie, Picker Wheel, zostaliście wszyscy tutaj zaimportowani do niej i po wciśnięciu guziczka start dowiemy się, kto jest z kim.
I uwaga, Nexe, powiedz, z kim chciałbyś być? Wymień jedną osobę, z którą chciałbyś być i jedną osobę, z którą no na pewno nie chciałbyś być w drużynie, bo wiesz, żebyś przegrał. Ja bym chciał być z Lordem, bo wtedy nie bym był najgrubszy w drużynie. A z kim nie chciałbym być? Ulaj wygląda na takiego, co by mi najebał. Nie, naprawdę nie. Chyba w grze komputerowej, to tak. W grze komputerowej oczywiście, no. Ja jestem w grze komputerowej. A, dobrze. No to uwaga, dobra, zobaczymy, co się wydarzy. Co jest? Nexa jest się bijemy. Nie jest z Woolite'em. Na co? Na bułę tego. No widzę, widzę, widzę. On jest kapitanem. No, no, dobrze, będzie git. Tak jest, Delord i Woolite, słuchajcie, zostaliście kapitanami. Drużyna numer jeden w składzie Delord, Spartiatix, Nervarien, Nexe, Nafcia, Kontra, Woolite, Rybson, Dr. Hodo, Sin Miwak i Kha'Zix. Powiedz, Hodo, jak oceniasz wasze szanse w tym pojedynku? Nie no, zajebista drużyna mi się wydaje. Myślę, że będzie zaorane. Luzik. A co na to Nervarien? No, drużyna druga wygląda solidnie, ale dostaną na sukę i tak. Ojo! Tak, z screenshotami będzie rzucał. Dobrze, bardzo ładnie. Ale kochani, ostro poddymią. Słuchajcie, udajcie się teraz na swoje czaty drużynowe, naradźcie się, jakie postacie chcielibyście wybrać na zbijaka, żeby fajnie to działało. Macie no z półtorej minutki, myślę, po czym możecie też przerotować się już w lobby, bo mamy już lobby, więc możecie zacząć się zamieniać i jak obie drużyny będą gotowe, to zaczynamy. A jakby na przykład Ziggsa wziąć i zwunać? A Serafinka? Serafinka na Ema duży zasięg? Nie, nie, nie. Dobra, posłuchajcie mnie, chodzi raczej o takie pojedyncze, nie wiesz, Kennen Ku na przykład, nie Shuriken. No to Kukalisty może na przykład? Chyba tak. Też. Rumble, Morgana, Nidalee, coś takiego grają. Ja Kalisto lecę z Ku chyba. O, też jest leci, nie? Kalisty tak, musi nieraz dodżować, Kukog Mawa czy spoko, chyba czy to wolno leci w sumie. To mały musisz hitbox też patrzeć. No, no. A korki i rakietki? No to moi drodzy, drużyny już przystąpiły do wyboru postaci. Widzimy Brenda, widzimy Ezreala, widzimy Lee Sina, Kalistę, Morganę. Po drugiej stronie troszkę inne te piki jest Kennen, powtarza się Ezreal. Mamy słuchajcie jakiegoś Rengara tutaj, mamy Elis. No będzie bardzo, bardzo ciekawie na pewno. Myślałem, że te czempiony będą się bardziej powtarzać, ale jest bardziej zróżnicowanie. To mi się bardzo podoba. Za chwileczkę zaprosimy wszystkich zawodników na wspólny czat głosowy, żeby można było komentować to, co się dzieje razem. Zaczynać będzie Delord, z racji, że został wybrany jako pierwszy zawodnik w pierwszej drużynie. Jeżeli on spudłuje, to później pałeczkę przejmie Woolite, a później no to już w zależności od tego, kto jak kogo trafi albo nie trafi. Jeżeli ktoś będzie odpadał, to piłkę będzie otrzymywać następna osoba, która nadal pozostaje w grze z kolejnością, tak jak tutaj widzicie. Zaczynajmy! Jedziemy, Delord zaczyna. Rozproszmy się bardziej. A, nie! Została Kha'Zix. Cyk, Kha'Zix ale odbija. Ale czekaj! No! Kha'Zix schodzisz! Kha'Zix schodzisz. Żegnam Kha'Zix, żegnam. Do szatni, dobrze. Kolejny w kolejności jest Woolite. Teraz ty. Jest! Jest, dostał. Dobra, wal! Yes! Nie, no w dupią tę grę pierwszą. No. Można używać summonerów. Można, tak, tak, można, można. Za krabem, za krabem. Nie, no budą! Ja go poluję na dół, na dół, na dół, na dół, dobra, poszedł sobie. Wróciło. Tak, bo mi kamera lata po pokoju. Czemu ty mnie napieprzasz? No bo kurde, dostał target, dobra. No, ta, no, nie, ta bola nie jest taka wolna. Wiesz, parusik, musi. Dziewczyny chyba pierwsze musi. Będą. Ty będziesz żona Kuma, no tak się... To jest! Miwak dostał, Miwak dostał. A co ktoś, nie duży w sumie? Ty, a co, jaka ma... A, kokona! O kur... Proszę, nerwanie. Freszujcie, freszujcie! Nervarien schodzi, Nervarien schodzi, dobrze. Kolejny w kolejności Sparta. Ja już rzucam dwa razy! No po co dostajesz? Dawaj, dawaj, dawaj! Pomagam ci!
No bo robak zapierdza. O, dobra. Dobrze, Ezreal. No ale chwila, trzeba go przegonić. Czekaj. Nie, w to, kurwa. A w sumie nie w to, bez hitu. Dobra, jest. Dobra. Nawia. Oj. Ale, ej, Varus ma mocy, to kurwa, jest scam. No, jest trochę. Nawcias chodzi. Nawcias chodzi. Jak to przeszło? Dobrze. Kolejny jest Rybson. Oj. Dobrze, dziękujemy Rybson. Dobra, Hodo. Gdzie ty jesteś? Trzasnę, Kasia. O kurwa. Dwarek, gdzie ty jesteś? Wyścigówkę. Ej, ale to ja. Doktor Hodo, śmiało. Wyścigówkę to odnę. O, chcę fleszczą, nie próbuj. Właśnie coś mi tu śmierdzi, no. Dobra, jolo. 3, 2, 1. Nacka. Dobrze, spokojnie, mamy... Kolejny Nexę. O, Watson. Czekaj, weź to zbierza. No krapku, co? Wygonimy go. Chwila. Kolejny Nexę. Nie wraca. Kolejny Nexę. Ale wyjdź z krzaku, nie widzę. A który to jest, żebym ja wiedział, ej. Który to czempion teraz bije? Dobra! Ezreal. No kurwa. Dobrze, walki. Mogłeś walić. Dobra, kolejny miwak. Posypał. Nie ma dwóch. No nie rob! Wyklikamy ich, miwak. To jest ten problem teraz. Trzeba wyczuć movement. Sprzedał go. No, sprzedał go swój. Ale ja trzy razy rzucałem. Pierwsze w dupę tę grę. Przecież ja nie mam zasięgu do was z kamerzy, no. Masz, Max. No nie mam. No to chodź bliżej. To rzuć na Maxa najpierw. Nie rzucaj, tylko podejmuj. Ale nie. Chcę sprawdzić zasięg twój. No normalnie. Ale Ezreal, Ninja, bo wychodzisz poza linię. Nie wychodzimy poza linię. Coś mi spadło z biurka. To był test. To był test. Ja unikałem. Nie, to był test. Dobrze, nie, to był test. Dawaj. No to dolatuje czy nie? Nie dolatuje do końca. Tak, dolatuje. A tam do krzaka. Dolatuje do barda. Ja nie wchodzę do krzaka. Tylko nie wchodzę do krzaka. Tak. To był test, bo mi coś z biurka potem spadło. Dobra. Widzę was. Zespitujmy się może. Dobra. O, miwak. Ty, Deathlord nie za daleko tam odbiegasz? Zepsuło się. Dobra, miwak, dziękujemy. Nawcia i Kasia zeszły, to później jest znowu Deathlord. Czy Deathlord już szedłeś? Jestem, żyję. Dawaj. Dobra, to dawaj. A, bo ty jesteś jako Watson, tak? Dobra, już nie jesteś. Dziękujemy. No to teraz Ani... Ja. Ej! Bo dobra. Jak ja z jakimś AD Carry grać? Pieprzy to, super. Ale czy ty stoisz w ogóle? No bo mi kamera lata po pokoju, szmata. No ale Watson odpalił, poczekaj, aż minie. Czas, timer! No Delor, wypadł! Nie przeszkadzamy. Dobra, Woolite. Woolite kontra Spartan, o pierwsze miejsce. Delor, idź stąd, proszę cię. Czekaj, pilot, odprowadzam kraba. Nie! Nie, bo to easy. Momencik szwedzki. Ja pierdolę. Woolite, wygrałeś, słuchaj, strefę bezpieczną dzięki swojemu skillowi wzbijaka. Gratulacje, dzisiaj na pewno nie odpadasz. I uwaga, kolejność, w której będziecie głosować, jest następująca. Pierwsza będzie głosować Kasia, następnie Nervarien, później Nawcia, później Rybson, Doktor Hodo, Nexę, Miwak, Delord, Spartiatix, a na samym końcu decydujący głos odda Woolite. Zastanówcie się dobrze, na kogo chcielibyście oddać głos, żeby odpadł. Czy możecie się naradzać też na czacie grupowym, także śmiało. Kochani, nadszedł czas na oddanie swoich głosów i przekonanie się, kto odpada. Jako pierwsza przypominam, że musicie wskazać osobę, wymawiając jej ksywkę oraz podać krótkie uzasadnienie. Albo długie, jak kto woli. Pierwsza swój głos oddaje Kasia. Dobrze, więc ja głosuję na Nawcie, z tego powodu, że obiecałam sobie, przynajmniej w tym prologu było, że właśnie muszę zajść dalej niż ona, no więc ewidentnie muszę ją tutaj próbować wyeliminować. Okej, przyjmujemy głos. Kolejny głos oddaje Nervarien. No to ja tutaj głosuję na Siniwaka,
dlatego że on mnie w poprzedniej edycji wywalił, to po pierwsze. A po drugie, to jeszcze on mnie strzelił Kalistą, także nie podobało mi się to. Okej, okay, mamy remis. Nawcia, na kogo zagłosujesz? Ciekaw jest. Ja na przykład nie będę głosowała na moją koleżankę Kasię, dlatego że chciałabym z nią wygrać w inny sposób niż grupując się na kogoś, dlatego zagłosuję na Spartatixa, który grupuje się już w pierwszym odcinku. Będzie sobie żart! Zagłoszałam mikrofon, ja nawet nie krzyczałem. Ja. Kolejny głos oddaję w takim razie Rybson. No to w sumie ja bym chyba na... Nie wiem, w sumie kto mnie strzelił. Chyba Spartiatix mnie strzelił tą Bonom Rengarem. Tak nie, mi się wydaje. Chociaż nie, w sumie nie, bo ja po prostu... Tak, ja po prostu tak kolejno się obłem. No to nie, dawna... Na Miwaka dam. Bo w sumie trzeba najsilniejsze ogniwa eliminować. No dobrze, no i to jest... No bałem się, że tak wszyscy po jednym głosie będą dostawać. Cieszy mnie, że już na kogo są dwa. To zaczyna bardzo ładnie wyglądać na słupkach. A zobaczmy, co na to doktor Hodo. Dobra, ja tutaj survivalowo też na syn Miwaka. No nie! Broni piwaczka! Są już jakiś ktoś? Kailin. Ej, chłop, tylko dwie edycje z rzędu wygrał. W ogóle nie rozumiem, o co wam chodzi. Zerowe zagrożenie, nie wiem, o co chodzi. Alright, no zobaczmy, wszystko się może jeszcze pozmieniać, może będzie jakiś remis, zobaczmy na kogo zagłosuje Nexe. Nie no, generalnie ja na początku, nie wiem, Kasia mnie rozbawiła tym, co powiedziała i też chciałem na Nawcie zagłosować, ale potem mi się przypomniało, że jak Nawcia wyleci, to będę największym Stinky Cheese'em w tym zestawieniu, więc sorry Miwak, ale wiesz, no dobra. Ej, trochę chamsko, panowie, ja pie... No jest tak jest, no co? Lord, bronię sportowców. Okej, Silmiwak. Nieźle zacząłeś. Silmiwak, na kogo ty chciałbyś oddać swój głos w takim razie? No powiem tak, dużego wyboru nie mam, ale że Spartiatix ma jeszcze głos, to głosuję na Nawcie. Ale wiesz, przez kogo ostatnio odpadłem? Ale to... Chyba się poznęcam dzisiaj. Dobrze, drugi głos na Nawcie w takim razie, pozostały jeszcze trzy, no tutaj jeszcze wszystko może się zmienić. Delord, tak naprawdę od ciebie... Dużo teraz zależy. Jeżeli oddasz głos na Miwaka, no to już Spartę i Woolite'a tak symbolicznie tylko byśmy mogli zapytać o to, co zrobią, bo to już będzie przesądzone. Ale jeżeli oddasz głos na Nawcie, no to możemy zobaczyć jakąś bardzo śmieszną dogrywkę może. Wszystko, słuchaj, zależy od ciebie. Ja bym chciał... Ja bym chciał zagłosować na Nawcie, dziękuję. Dobrze. To o, jest ja pierdziele. Trzeci głos na Nawcie w takim razie, Delord. Poddymiacz. Poddymia. Ja bym chciał usłyszeć w tę dogrywkę, nie? Spartiatix. Ulight decydując. W poprzedniej edycji miałeś okazję spotkać się z Sin Miwakiem w finale. Masz okazję jednym szybkim ruchem go wyeliminować z tego programu. Albo możesz dać mu szansę i zdać się na wyrok Woolite'a, jeżeli oddasz głos na Nawcie. Możesz też oddać pusty głos i wtedy też zostawisz trochę Woolite'owi decyzję. Dużo w twoich rękach. Tak. Nie, powiem tak. Wypieprzyłbym go, bo jest giga zagrożeniem. Nie wiem, czy nie największy. Chociaż Woolite chyba jest większym, nie wiem sam. Ale tak naprawdę on mi pomógł. On ostatnio mi pomógł się dostać do finału i wypieprzył Nerwariena wtedy. Zamiast mnie. Więc... Ja Woolite'owi dam decydujący głos i głosuję na Nawcie. Nawcia ma mój głos. Za karę! Bo to był żart od Kasix, ale teraz liczy, że Kasix potem będzie głosować tak jak ja. Tak jak się dogadaliśmy. Dobrze, to nie był Woolite. Dobrze, Woolite. Cztery głosy na Nawcie, cztery głosy na Miwaka. Masz tak naprawdę dwie opcje. Możesz albo zagłosować na któreś z nich i wyeliminować tego zawodnika. Albo możesz zagłosować na kogokolwiek innego, co spowoduje dogrywkę jeden na jeden między Miwakiem a Nawcią i na dodatek będziesz mógł im wybrać postacie, którymi zawalczą. Będą grać do jednego fraga. Wszystko w twoich rękach. Podoba mi się ta dogrywka, szczerze mówiąc. Poglądałbym was, jak się klepiecie czymś śmiesznym.
Więc no, lecę z dogrywką. Nie będzie jakiś nerwarian losowy, ale to nic personalnego. Losowy, nic personalnego. Losowy. Wolaj w takim razie oddaje głos na nerwariana, to oznacza, że Miwak i Nawcia otrzymali po 4 głosy w tym odcinku. Wolaj, zamieniam się w słuch, jaką postacią mają się zmierzyć. Pojedynek będzie miał miejsce na Howling Abyss. Gramy do pierwszego fraga albo do pierwszego zniszczonego tureta. To Miwak Kale, Nawcia Twitch. O jest. Świetnie, zapraszamy w takim razie. Nawcia, jak tam tętno, powiedz. Jest okej. Okay. Jest okej, okay, dobra, siła spokoju. Miwak. No nie gram najlepiej Kayla, ale myślę, że będzie okej. Okay. No. O, mamy pierwszą wymianę. Nie no, Miwak już widzę, że on zrobi. Podgrywamy ja teraz. I tak jest do... Ja mam tak poczucie winy, ja teraz kibicuję Nawci. Nie myślałaś, że to się tak skończy, co? Nie myślałaś, nie wahaj do stroju. Sorki, pomyliłem diagnozę. Jak to się mówi. Nie mogę. Giga sorry. Miwak, na spokojnie. Farbisz, no, musisz dociskać, znaczy, bo on na susce dostaje, wiesz, ręcznie, więc już będzie łatwiej. Ta, busta. Ale koraliki sobie kupię. Ale po co ty podkładasz? Bierz mu prosinka, bierz. Aramowicz, tak największy. No ta. Ja w sumie apetyt już lepiej by działał, nie? Na takim aramie. No ja, jak jeden no, item jest. No tak, ale chodzi o to, że nie chcesz dla autosu wykastować. Ale łatwiej się restytuje z tym, rady. Na pewno. W sumie ta, no. Oni też grają do tureta i stumowów. Do stumowów grają? Chyba tak? No, chyba tak. Czy nie? Albo tureta. Nie mówiłem, ale może być. Turet i stomobu. Standardowo, nie? O kurde. O, laski ty ładnie. A dobra. No, Nawcia, puszuj go pod wieżę, tak to i wieżą pierwszą go zniszczysz do szóstki. Ryba może by się zatrudnił, tak? Jak brak dostawca? Gdzie ty? I kontent robi, nie? Wieszka, że brak dostawca. Kurde. Leci, oj, leci, agro. Oj. Wściekła. Jest dojazd. Chyba Miwak wygra. Nie mówcie Miwak, tak liczę na ciebie. Sorry. Oj, 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 dominacja! I was hiding. Nie ma many, jest. O, o, o! Jak czujesz się z tym, że wyeliminowałaś najlepszą koleżankę w pierwszym odcinku? I ona będzie na mnie zła i w ogóle mi przykro już teraz. A to ty zaczęłaś to. No wiem, właśnie dlatego mi przykro. Nawciu, czy bardzo jesteś zła na Kasię? Nie, ja na nikogo nie jestem zła, to tylko zabawa. Na pewno. Ale zimny tekst. Nie no, ja się cieszę i cieszę się, że mogłam wziąć udział i jest git, naprawdę, no. Dobra, jeszcze jakieś pytania, bo śpieszę się na browara i tyle. A, no dobra, to ja skończyłam. Dobrze, Nawia, słuchaj, bardzo dziękujemy ci za udział. Bardzo mi przykro, że odpadasz w pierwszym odcinku. Teraz jest taki segment 30-sekundowy dla ciebie. W sumie w drugim, więc tutaj więc jest tak taki git. Segment. Tutaj jest taki segment dla ciebie, możesz komuś podziękować i oczywiście chciałbym, żebyś wskazała, kto twoim zdaniem powinien wygrać igrzyska i kto twoim zdaniem powinien odpaść w następnym odcinku. Odpaść? Nie mam pojęcia. Naprawdę. Jeżeli mówiliśmy to o tym, że Woolite i Spartiatics mają duże szanse i Sin Miwak, no myślę, że powinni... Ja powinni. Chyba. No ale w ostatnich full focusach jednak dobrze sobie radziłeś i długo ale byłeś. Ale to Imperowi przele... A, nieważne. No. Myślę, że Sin Miwaka trzeba będzie tutaj wyeliminować, jeżeli nie chcemy, żeby trzeciego full focusa wygrał, no ale... Tak to. Życzę wszystkim, żeby jak najlepiej im szło. Bardzo miło z twojej strony, dziękujemy. Dzięki, Nawcia. Serca dla Nawci. Serca dla Nawci, słuchajcie, możecie zostawiać w komentarzy. Bardzo nam przykro, ale no na kogoś wypaść musiało. Kochani, to oznacza, że w grze pozostała was już tylko 9, a w kolejnym odcinku będziecie
A jeszcze wam nie powiem. Dowiecie się już za tydzień, także subskrybujcie kanał Full Focus i widzimy się w kolejny czwartek o godzinie 17. Dzięki za uwagę. Padajcie na kanały do chłopaków, padajcie na kanały do dziewczyn. Wyślijcie dużo serduszek dla Nafci, odwiedzajcie ją na Twitchu i trzymajcie się ciepło. Cześć!